Tej winy ja nie wiem. Tak, wtedy jest ten dom. Nie winy, ja wiem. Określałem wszystkich. Wspominanie. Tutaj widzę także, chłopaki mi pokazują kolejne komentarze na Facebooku. I tutaj może lepiej pójść do domu żałoby niż do domu wesela, rozpusty, pijaństwa, łachuderstw i wszelkich nieprzyzwoitych odruchów moherowych i salcesonistycznych miasta stołecznego Warszawy. Karuzela wstydzi to baba. Pan Jezus zapłakał, ale w jakiej materii? I nie jest powiedziane, jak zapłakał. Czasem choć zagryziesz zęby, łzy popłyną na twarz jak stal. I nie dajcie się dziewczynom pod pantofel wcisnąć, bo to kaplica. Ona do męża szacunku mieć już nie będzie i on sam do siebie też nie. Także ja może się odniosę, bo zostałem wywołany. Dosadnie, ale prawdziwie. No, proszę. Druga część bardzo ładna, a pierwsza przede wszystkim zwróciła moją uwagę z tego względu, że przypomniała mi się piękna książka, której tytuł, przepraszam, ale nie przytoczę, bo nie pamiętam. Ale właśnie tam był taki fragment o nastoletnim synu, który musiał chować swojego ojca, był pogrzeb i było pięknie napisane, że płakał, ale nie płakał już jak chłopiec, tylko jak mężczyzna z twarzą prostą, bez grymasu, bez reguł i bez okrzyków, tylko właśnie stojąc nieruchomo z łzami na twarzy. I ten fragment tej książki od razu, znaczy ten komentarz od razu przywołał ten fragment tej książki, który bardzo mi się podobał. Łza popłynęła po policzku, prawda? To jest raczej taki płacz mężczyzny. Wiadomo, też komentarz mówił o tym, w jakiej sytuacji Pan Jezus zapłakał, prawda? Nad Jerozolimą zapłakał, ale też zapłakał, kiedy umarł jego przyjaciel Łazarz. Czyli to, co mówiliśmy sobie o tych relacjach prawdziwych, jeżeli to była prawdziwa relacja, to też no, trudno to jakoś nazywać nie wiadomo jaką miłością, prawda? Przyjaźń, miłością, szczególnie wśród mężczyzn, bo może się to na myśl skojarzyć, szczególnie dzisiaj. Natomiast no, jeżeli była ta relacja rzeczywiście taka no, prawdziwa, takich, no nie powiem chłopy, tak, ale taka zdrowa relacja, no to jest mi przykro i ta łza po policzku popłynąć może, nie powiem, że powinna, bo każdy to jakoś inaczej przeżywa. Jeżeli komuś nie popłynie, no to co, to jest gorsze? Nie jest gorsze. Mam parę jeszcze pytań, ale już nie zdążymy, nie ma szans. Co jeszcze zwróciło moją uwagę też w książce Mateusza, to ostatnia strona, Paweł też mówiąc, że jest 16 bohaterów, no, w pewnym sensie miał rację, bo jest 15 opisanych, ale jest trochę miejsca wolnego na to, żeby to miejsce zapełnić i tak jak autor napisał, to miejsce czeka na ciebie, już teraz podejmij wyzwanie i zostań członkiem Bożej Kompanii. Napisz swoją historię własnym życiem, czyli każdy ma szansę. Czy nie każdy? Każdy oczywiście. Każdy może stać się członkiem Bożej Kompanii. Czyli tą drogę mamy otwartą. Panowie, czy jakieś słowo, zdanie na koniec, podsumowanie? Co uważacie za najważniejsze? Albo jakieś myśli, które jeszcze nie zostały podjęte, które można tak rzucić trochę na wiatr, by one się gdzieś tam w serca rozniosły, by w tych sercach się umiejscowiły. Także proszę Państwa, no teraz to ludzie już niczego się nie wstydzą, gdzie jak gdzie, na Facebooku czy gdzieś, ale na Messengerze to pokazują naprawdę wszystko.